Cześć kochani, witam Was w kolejnym dniu z kawą. My już właśnie z Azji wróciłyśmy ze spacerku. Zrobiłam sobie kanapki i wiecie co sobie zrobiłam? Tą szynkę krakusa, tą wiecie, w tej puszce co ostatnio dorwałam. Wczoraj jak to mąż otworzył, mówię, Boże, jakie to jest pyszne, po prostu smak dzieciństwa. Genialne. Więc zrobiłam sobie dzisiaj pomidorka malinowego i tą szynkę właśnie z puszki. Kawa to już na dnie. Właśnie będę czytała Wasze komentarze, będę jadła kanapki i lecę do lodziarni. Muszę dzisiaj umyć maszynę, mamy już 8:15. Muszę umyć maszynę do lodów, zmienić smaki. I co jeszcze muszę zrobić? Muszę ogarnąć wszystko w lodziarni. Zakupy muszę też zrobić dzisiaj środa, więc pewnie pojadę też do Lidla. Mam pusto w lodówce, nie mam żadnej wędliny już, to jest tylko ta szynka otwarta, kończy mi się ser żółty, muszę poprzeglądać gazetki, co będzie jutro, żeby dzisiaj tam czegoś nie nakupić, jak jutro będzie w promocji. Chociaż u nas z reguły gazetki są od czwartku, ale towar wykładają w środę, już w środę można kupić po tych promocyjnych cenach, więc dzisiaj na pewno zajadę do Lidla, do Biedronki, muszę porobić zakupy. Czy dzisiaj będę jechała na budowę? Pewnie tak, ale po południu. Zobaczymy. Zobaczę jeszcze, kto dzisiaj pójdzie do lodziarni, czy ja, czy Nikola. Bo okazało się, że Nikola jeszcze dzisiaj ma wolne, więc mogłaby pójść. Chociaż ma już dosyć, bo całą majówkę stała. Ale no nic, zobaczymy. O, Kasia mi tu składa życzenia z okazji rocznicy ślubu. Dziękuję, Kasiu. Dziękuję, kochana, bardzo. Tapety piękne. Moja Michasia też jest w poczcie sztandarowym. Powiem Wam, przeżycie przeogromne. I tutaj Wam wstawię wczorajsze wejście do kościoła pocztów sztandarowych. Z kościoła nie nagrywałam nic, ale jeżeli ktoś ma ochotę, to na stronie Urzędu Miasta Łęcznej jest fotorelacja też właśnie z kościoła. I tu Wam właśnie wstawię w tym momencie to, jak to u nas wyglądało, troszeczkę gdzieś tam śpiewów, troszkę z placu, później pod Urzędem Miasta, spod pomnika Kościuszki, więc zapraszam Was do takiej krótkiej fotorelacji, relacji w sumie nie foto, bo tam będą i zdjęcia i będą również, będzie zdjęcie jedno i będzie nagranie. Ale powiem Wam, że duma mnie rozpierała po prostu strasznie, bo to jest naprawdę ogromne przeżycie, zarówno dla nas, jako dla rodziców, jak i dla Ksawerego. On szedł bardzo radosny, ale jak już dostał ten poczet sztandarowy do ręki, to już go trochę strach obleciał. Dał sobie radę. Mieli w ogóle jeszcze jedną taką samą grupę, czyli dwie dziewczynki i chłopczyk na wymianę. Zmieniali się mniej więcej co 20 minut. Ksawery z pocztem sztandarowym wchodził. W trakcie mszy się zmienili dwa razy. Wychodził już inny chłopczyk i jak doszli na plac właśnie u nas pod Urząd Miasta, z powrotem stał Ksawery z Mają i z Basią, więc tak, i tam też się na placu chyba raz albo dwa razy zmienili, ale ogólnie przepięknie im to wyszło. Ja byłam w szoku, bo oni nie mieli żadnej próby,
a doskonale wiedzieli, wiecie, patrząc się na innych, kiedy ten poczet trzeba opuścić, że jak się podchodzi pod ołtarz, to jest powitanie na ołtarzu. Także no, przepięknie to po prostu wyglądało. Chociaż mówi, że nie jest lekki ten poczet, jak go trzeba właśnie tak trzymać w dole. Trzeba trochę siły użyć i ręce go trochę bolały. Ale fantastycznie. Ja nigdy nie chodziłam na takie obchody 3 maja. I pewnie bym nie poszła, gdyby nie to, że Ksawery właśnie był w poczcie sztandarowym. Myślałam o tym, żeby pojechać do Lublina, bo u nas w Lublinie w trakcie takich obchodów są na przykład pokazy sprzętów wojskowych niektórych, więc może w przyszłym roku, jeżeli Ksawery nie będzie u nas w poczcie, chociaż już pan zapowiedział, że jeśli są chętni, to on bardzo chętnie ich weźmie teraz na kilka jeszcze innych uroczystości. Więc zobaczymy. Wyglądał też bardzo elegancko, mi się bardzo to podobało, więc super. Dobra, ale przechodzimy do dzisiejszego dnia. Przeczytam za chwilę Wasze komentarze i jeszcze się może odezwę, w międzyczasie zjem, bo powiem szczerze, nie mam za bardzo czasu tak z rana gadać, bo do tej lodziarni muszę pójść od 12, muszą już ruszyć granity, a ja muszę jeszcze je zrobić i one się muszą zmrozić, potrzebują sporo czasu na to, więc też nie bardzo mam czas, także później się do Was odezwę, w sumie jak wrócę już może z lodziarni. No i ja już wróciłam i z lodziarni, i byłam na zakupach w Lidlu. Szykuje się dzisiaj u nas ogromne metkowanie, ale ja dzisiaj na to nie czekałam. Widziałam tylko, co było w koszyku wyłożone do metkowania, ale że tak powiem, wyszłam ze sklepu, nie czekałam na żadne metki, nie wiem, kiedy to będzie robione, czy teraz, czy po południu, czy wieczorem. W każdym razie jest sporo tego. Pokażę Wam na biegu, co kupiłam, dlatego że muszę rozpakować te zakupy, wziąć się za jakiś obiad. Siedzę dzisiaj pół dnia, znaczy pół dnia to ja w lodziarni spędziłam z rana, bo musiałam pomyć wszystkie maszyny i tak dalej. Teraz poszła do lodziarni Nikola. Ja muszę nastawić jeszcze pranie zaraz. Po południu jedziemy z mężem na budowę. Nie wiem, chyba będziemy już dzisiaj te gładzie, wiecie, szlifować, jak to się nazywa. Bardzo dziękuję za bardzo miłe komentarze, jeżeli chodzi o moje tapetowanie. Widzę, że dużo osób było też zdziwionych, że to akurat ta tapeta, ale też dużo osób mówi, że to trafiony pomysł. Wybrałam to dlatego, że byłaby najbardziej uniwersalna. Taka, jakbym to nazwała, ponadczasowa, bo obawiam się, że ten jeleń by fajnie wyglądał na kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu pierwszych filmach. No tam oczywiście ja w tym pokoju nie będę na okrągło nagrywała, tam będą takie stricte kosmetyczne raczej albo pogadanki filmy. Ale no, siłą rzeczy przeżarłoby się to z czasem i stwierdziłam, no i ja się bałam, że ten jeleń po prostu zdominuje ten obraz. Widziałam wielkość tego na fototapecie, więc stwierdziłam, że jednak nie zaryzykuję. Ostatnie fototapety w ogóle nie brałam pod uwagę, bo ja chciałam jak najmniej mieć, ja w ogóle nie chciałam mieć marmurów, a tam było wszystko w marmurach, więc no nie. Chciałam tylko dać tak coś jasnego, żeby mieć podgląd, jak coś jasnego by ewentualnie wyglądało. Ale ogólnie nie brałam takiej fototapety pod uwagę. Kiedyś mi się ona podobała, ale jakoś mi przeszło. Ale cieszę się, że Wam się podoba, że nie możecie się doczekać. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te drzwi, widzę już któryś raz komentarz, nie mogę się doczekać Twoich drzwi. Ja nie mam jakichś drzwi nadzwyczajnych. Wiecie, u nas z drzwiami chodzi o to, że tam było dużo kombinowania. Mój wzór to nie jest jakiś wzór nie wiadomo jaki. Już widać w filmach, że są to drzwi białe. Oczywiście, no nie są takie do końca białe, ale, no, ale to też nie są jakieś, wiecie, magiczne drzwi. Ja ich nie wydelepałam z kosmosu, nie były robione na zamówienie. To są drzwi z katalogu. Tylko tyle, że chodzi o to, że u nas było bardzo dużo kombinowania z tymi drzwiami, ale o tym to już na dniach będzie pewnie film z drzwiami. Czekam, aż mi mąż trochę pomoże, bo tam za dużo rzeczy technicznych było i ja pewnie o czymś zapomnę. W każdym razie, i pewnie ten film też z czymś połączę, nie wiem, czy będzie taki stricte z drzwiami, bo coś tu gadać 20 minut o drzwiach. To tylko drzwi, one mają otworzyć się i zamknąć. Ma się przez nie wejść i wyjść.
Więc tak, ale fajnie, fajnie cieszy mnie to, że czekacie na filmy z budowy, że żyjecie tak tą budową jak ja żyję. Ja już się nie mogę doczekać, żeby się wprowadzić. Dzisiaj w ogóle wynikła jakaś głupia sytuacja, bo dzwonię dzisiaj do pani, mówię, że miało być łóżko na zeszły tydzień. I mówię, do końca kwietnia miało być. Najpierw było, że 16 dni. Mówię, tego łóżka u mnie nie ma. Mówię, ja się chcę wprowadzać. Mówię, nie mam na czym położyć dziecka. No i pani sprawdziła w zamówieniu, mówi, ale ja do pani to łóżko 10 kwietnia wysłałam. Mówię, nie wiem, co pani zrobiła 10 kwietnia, mówię, ale u mnie takiego łóżka po prostu nie ma. No więc pani stwierdziła, no, że łóżka są wysyłane, no ale mówi, że pani jest po wschodniej stronie i tak dalej, że ona kojarzy, że ma mnie na spisie faktur, faktem nie przedstawiła mi takiej faktury. Ja mówię, wie pani, mówię, ale ja bym miała jakąkolwiek korespondencję, chociażby od kuriera. Mówię, to nie jest, mówię, nie wiem, list polecony, który wrzuci się w skrzynkę, tylko to jest gabarytowy mebel, który kurier, obstawiam, że każdy powinien zadzwonić i powiedzieć, że jedzie z takim gabarytem, czy ktoś będzie do pomocy, do rozładunku, żeby ktoś był w domu i tak dalej, bo wiadomo, to jest ogromna rzecz. No i pani mówi, że tak, że jak najbardziej, że kurier, dzwoniła do kuriera i że kurier potwierdza, że był tam, bo on nie ma niczego na magazynie, ani jednego łóżka, więc musiał je wywieźć. Ja mówię, może i wywiózł, tylko nie wiem do kogo, bo do mnie na pewno nie. Mówię, ja tego łóżka nie mam. Mówię, dostałam jedno łóżko, ale to od innej firmy, mówię, od której kupowałam i tam się wszystko pokrywa. Kurier mi je w ratach przywoził, ale mówię, nawet gdyby to był państwa kurier, no to któryś z tych łóżek musi być niekompletne. Mówię, nie wiem, ja dzisiaj mówię, po prostu muszę pojechać na tą budowę i rozpakować. A tamten kurier, który rzekomo mi przywiózł to łóżko, jest do poniedziałku na urlopie. Więc w poniedziałek sprawa się będzie wyjaśnić, co z łóżkiem Ksawerego, gdzie ono jest. Bo od państwa rzekomo wyszło, czy to kłamstwo, czy nie, nie wiem, bo pani mi faktury nie przedstawiła. A przecież skoro faktura jest choćby na meblu, to mogłaby mi, nie wiem, duplikat albo skan jakiś wysłać. No nie wiem, nie wnikam. Poczekam do poniedziałku. W poniedziałek będziemy wyjaśniać resztę sytuacji, gdzie jest Ksawerego łóżko. Także zamieszania jest sporo. Muszę za chwilę jeszcze zadzwonić do mojej hurtowni, z której biorę wafle, bo zamówiłam jedne wafle, nie takie, co chciałam. Sama je odebrałam, tylko że po obrazku to niewiele widać, są za malutkie. Więc muszę zamówić inne i złożyć resztę zamówienia. I też lody włoskie. Ale dobra, przechodzimy może do tych zakupów, bo kupiłam kilka fajnych nowości. Pewnie od jutra w gazetce będą wifon serowe zupki. Uwielbiam te serowe zupy i wzięłam ich aż 4 opakowania. To są najlepsze zupy, jakie mogłam jeść chińskie. Ogólnie bardzo rzadko, wręcz to jest u mnie raz na kwartał, jak ja sięgam po taką zupkę. W tym roku chyba tylko raz jadłam. Ale jak zobaczyłam tą serową, mówię, nie, no muszę to kupić, bo ja to prędzej czy później zjem, a tym bardziej w lodziarni, bo właśnie tam jest problem, że tak powiem, z takim jedzeniem. Nie zawsze kto ma mi donieść. Jeden winogron wzięłam, bo jest na promocji, ale nie wiem, czy jak wy to oglądacie, to jeszcze promocja jest. Jeden ser sałatkowy do sałatki z truskawkami. Chociaż na razie powiem wam, kupowałam truskawki tak do lodziarni. Kupiłam teraz na weekend 3 opakowania i ja robiłam zakupy w sobotę. I powiem wam, że dzisiaj wyrzuciłam te truskawki, bo większość była już taka podpleśniała. Wczoraj przebierałam, wywaliłam wczoraj połowę opakowania. Resztę były ok. I dzisiaj z tej reszty faktem niewiele szło z tymi truskawkami, ale dzisiaj z tej reszty wywaliłam wszystkie, bo już były takie troszkę miękkie, troszkę gdzieś tam takie. No ja bym osobiście tego klientowi nie podała i ja to po prostu wywaliłam, bo stwierdziłam, że nie jest to ładny produkt i już więcej tego nie kupię, no bo to wiadomo, to nie są nasze truskawki. Dzisiaj byłam w ogóle u nas na targu. U nas na targu truskawki kosztują 25 zł za kilogram. Sałata kosztuje 3,50 za główkę. Pomidory są od 12 do 15 zł u nas na targu, zwykłe. Jabłka są po 3-3,50, więc to są ceny jak w markecie praktycznie. Niektóre nawet rzeczy droższe. I tak naprawdę były tylko 3 stoiska rozłożone, więc nie bardzo jest, wiecie, jak nawet zerknąć u kogoś innego. I nie bardzo jest jeszcze wybór w tych wszystkich rzeczach. Kupiłam bleka, bo na przetrwanie ostatnio u mnie bleki wjeżdżają. Nie będę mówić, że nie. Ksawerego ulubione, kukurydziane, co? Wafle. Wzięłam 3 opakowania. Też na promocji jest druga 80% taniej, mięso wołowe, drugie opakowanie, wieprzowo-wołowe.
I po te 400 gramowe, więc wzięłam dwa opakowania i albo zrobię z tego ten sos z porem, co miałam ostatnio. To jest ten tagliatelle, oto. Albo zrobię po prostu spaghetti. Jeszcze zobaczę. Kupiłam bananki, dwa do owsianek. Kupiłam ser żółty. Wziąłam tylko jeden, bo muszę poczatować na jakiś ser w promocji. No wszystkie sery są 29-30 parę złotych. Może coś z etykietką mi się uda trafić. Zaraz w sumie jeszcze i tak pojadę do Lidla, bo muszę zajechać też do Nikoli. No i zajadę chyba na budowę zerknąć, czy faktycznie te łóżko jest, bo chyba się nie doczekam, żeby po południu dojechać. Żeby zerknąć się, co z tymi łóżkami. Jakie tam łóżko w końcu u nas jest na budowie. Jedne parówki. Etykietką trafiłam frankfurterki. Frankfurterki. Dobrze napisałam, przeczytałam. Z jagnięciną. Dwa razy wzięłam. I zaraz to wywiozę na działkę, bo tam pod grilla pójdzie jak nic. Tu jest data do 15. Data do 7. A dzisiaj mamy 4. Więc albo polecam do zamrażalnika, albo od razu na grilla. Ostatni dzień promocji na borówki, więc wzięłam dwa opakowania. Czy zostaną w domu, czy pójdą do lodziarni, nie wiem, bo w lodziarni kwestia, ile dzisiaj pójdzie Nikoli w lodziarni borówek, bo dzisiaj borówki są do gofrów i do deserków, więc zobaczymy. Jak zabraknie, to zaniosę, jak nie zabraknie, to zostawię i ja zjem do owsianek. No i wzięłam jeszcze rosół z Wifona, trzy opakowania, bo on jest równie dobry. A dzisiaj na obiad planuję, mam fileta z kurczaka, więc planuję na dzisiaj tortilla. I kupiłam tortillę pełnoziarnistą i tą drugą z tego włoskiego tygodnia. I z nowości, jakie wzięłam, wiecie, że ja bardzo lubię te owsianki z Lidla. I pojawiła się owsianka kawowa i za chwilę ją wypiję, bo jestem jej mega ciekawa, a już mnie zasysa. Do tamtej dietki na razie nie wracam, dlatego że nie mam jajek, a nie będę kupowała, bo jajka mam na budowie, mąż zostawił. Jeszcze tutaj jest też jakaś tam sałatka z arbuzem i tak dalej. No nie bardzo mam czym te owoce pozastąpiać i stwierdziłam, że na razie odpuszczę sobie, poczekam, aż się to wszystko pojawi. Przynajmniej albo ten jeden dzień, może przejrzę następny dzień i po prostu jeden dzień ominę. Jedną truskawkową, bo mój mąż lubi truskawkową i kolejną nowością to jest mango z marakują. Tego też smaku jestem ciekawa, ale on zostanie na jutro. Wzięłam również 3 mleka półprocentowe, bo ja sobie tym mlekiem 3,2 to nieźle podbijam kalorie w ciągu dnia. Piję dwie kawy, do mojej kawy dużej z ekspresu latte macchiato idzie po 200 gramów mleka, czyli mam 400 gramów, to mi prawie z tą kawą to mi 200 kalorii wchodzi jak nic przy jednej kawie, tylko dlatego, bo piję z tłustym mlekiem, więc wymieniłam mleko. Chlebek tostowy, na pewno piana jest o wiele gorsza, bo piana jest minimalna przy tym mleku, ale smak jest taki sam. Jeden chlebek tostowy, jeden koperek, byłam jeszcze w Lewiatanie, kupiłam ziemniaki i kupiłam paluszki oczywiście, jak lewiatan do paluszki. Chciałam wziąć mleko zsiadłe, ale go nie było. I ostatnią rzeczą, mega wielkie tygryski, bo tygryski to lubią. Ja uwielbiam chrupki, więc takie czyste, najlepsze tygryski. Ubóstwiam. Moja Azji też bardzo kocha. Dla niej to są skupi chrupki. No i co? I to by było na tyle. Jadę teraz, rozpakuję te zakupy. Zajadę do lodziarni, zobaczę, czy się Nikoli maszyna rozblokowała. I może podjadę na tą budowę, zobaczę. A i jeszcze kupiłam zgrzewkę wody, zatem głównie pojechałam do sklepu, bo w sklepie, bo w domu nie mamy w ogóle wody, więc jeszcze w Lidlu kupiłam zgrzewkę wody, a chrupek kupiłam, dwa opakowania tam leży, o tam drugie. Także dobra, widzimy się później, zobaczymy, co dzisiaj będziemy na budowie działać. Słuchajcie, otworzyłam tą maślankę kawową. Powiem Wam, zapach jest obłędny, genialny, smak petarda. To jest taki, kurde, to takie kafe frappe, tego się nie da opisać. Przepyszne to jest, także mega Wam to polecam. Naprawdę bardzo fajny produkt. Zajadę do Lidla i kupię kolejnych kilka opakowań, bo już widzę, że to codziennie będzie wjeżdżało u mnie. Petarda. Jesteśmy na budowie. I uwaga, uwaga, tadam, okazało się, że jednak mamy to łóżko.
Tylko wszystko przez mojego męża. Znowu tak, przez mojego męża. Zawsze, tak, oczywiście. Bo jak przyjechał jednego dnia kurier i dwa dni później ten sam kurier, to mąż powiedział, że to jest druga część od tego. To nie był ten sam kurier, to była ta sama firma. Ta sama firma. No dobrze, ale ta sama firma. A sama. Ja się dzisiaj tak nadymiłam. Sama. Ile ja się dzisiaj nadymiłam. Sama powiedziałaś, że... Co ja powiedziałam? Druga część, a na mnie zdajesz. To twoja wina była, to ty powiedziałeś. No i teraz jutro muszę dzwonić, masz mówić, zadzwoń jutro i powiedz, że się pomyliłaś. Ja się pomyliłam, jednak mam dwa łóżka. Ksawarego łóżko już leży od miesiąca u nas. Miało przyjść za 16 dni, przyszło po 7 dniach, bo mieli akurat wyjazd tutaj, większą ilość transportową. Dobra, składamy łóżko, to zobaczycie jeszcze dzisiaj, jakie będą łóżka. No specjalnie to robi, no zobaczcie, no. No siedzi i się cieszy jak dziecko z widzakiem, o, i szeleści. Upominają się o Q&A. Masz tyle energii, to nagrywamy. Nie słyszałam, nie no. Widziałam, nie czytałam komentarzy, więc... Nie czytałeś. Wszystkie czytasz, zawsze czytasz. No, dobra, do później. No i koniec na dzisiaj. Nikoli łóżko złożone. Mieliśmy więcej zamiar zrobić, ale już zbrakło czasu. Mamy godzinę już prawie 20. Ja muszę jeszcze Ksawarego przepytać z niemieckiego, bo jutro ma kolejny sprawdzian. No i jeszcze muszę pojechać do Biedronki za chlebem, bo chleba nie kupiłam. A tak wygląda Nikoli łóżko. Nikola wybrała sobie takie łóżko z takimi różowymi, pastelowymi wstawkami, które jej będą pasowały pudrowymi, które będą jej pasowały do ścian. I reszta biała. Materac wysoki, powiedziałabym nawet, że za wysoki jak do tego łóżka, bo tutaj ewidentnie powinien być sporo niższy, ale no, ma być wygodnie. Także tak się prezentuje. Kolejny rąbek tajemnicy ujawniony, pokazany. A tu są rurki do garderoby, bo na razie będziemy robić prowizorkę, zanim zamówimy typowe meble, także. A materace Zagata meble, to już Wam mówiłam. Dwustronne to są materace. Także tak. No i dobra, ja się z Wami żegnam. Tyle by było na dzisiaj. Widzimy się pewnie jutro, także trzymajcie się cieplutko. Miłego dnia Wam życzę. U nas pogoda się załamuje. Mam nadzieję, że u Was dalej będzie ładnie. U nas tylko weekend ma być brzydki, ale to może też tak być, że to tylko, wiecie, postraszy, burza pobrzmi i wraz będzie ciepło. Obstawiam, że to właśnie taki parnik ma być w piątek. Ale dobra, trzymajcie się cieplutko, miłego dnia Wam życzę. Do zobaczenia, do jutra, pa!